Nowy darmowy skin wraz z całym pakietem dla graczy Fortnite już dostępny. Powiem Ci, jak go odblokować, również nowa współpraca, która pojawi się szybciej niż myśleliśmy, w której będziemy mieli masę darmowych przedmiotów i parę innych rzeczy, o których Wam muszę powiedzieć i każdy gracz Fortnite musi wiedzieć, więc obejrzyj cały ten materiał, ale na początku pamiętaj, żeby walnąć subika tylko i łapeczkę w górę, bo za 60 subów mamy 85k, mega dziękuję i każdy niech wpisze kodzik SEIKAMSTER, będzie mi mega miło i robimy szybki event. Każda osoba, która da followa na moim Instagramie SEIKAMSTER, link w opisie i napisze swój nick w komentarzach, dostanie ode mnie serduszko. Także follow się mój Instagram, bo lecimy grubo, a już nie przedłużam i lecimy z tematem odcinka, generalnie o co dokładnie chodzi, no i czego tutaj możemy się spodziewać. Pierwsze co chcę Wam jednak powiedzieć o nowej współpracy z Dragon Ballem, o której dowiedzieliśmy się dużo, dużo więcej. Nawiązując do ostatnich leaków Hypexa i Shiny, dowiedziałem się, że podobno ten event będzie prawdopodobnie największą kolaboracją, jaka była w Fortnite, przynajmniej oni tak mówią. Jest to tyle ciekawe, że zadania Dragon Balla, które mamy dostać, czyli po prostu darmowe przedmioty Dragon Balla, będą, uwaga, uwaga, przez cały tydzień. Leakerzy sami dokładnie wiedzą, o co chodzi, ale prawdopodobnie stwierdzają oni w ten sposób, że codziennie będziemy mieli jakieś zadanie i być może będzie aż 7 darmowych nagród Dragon Balla. Oczywiście zobaczymy, jak to jest robione, być może mogą być jakieś skin darmowe, lotnie, killoffy czy inne rzeczy. Tutaj się spekuluje, że pewnie będzie jakaś lotnia albo coś innego, ale zapowiada się naprawdę grubo i sami likerzy są tak naprawdę w szoku, no bo nie oszukujmy się, ale najczęściej te współprace dawały nam na przykład lotnie, jakąś motkę i tyle, a tutaj naprawdę zapowiada się coś grubego. No i generalnie będziemy mieli 4 skiny Dragon Balla, jak wiecie, no i tutaj chyba nie ma co więcej przedłużać, także czekajmy, ale mam dla Was fajnego newsa, bo podobno ta współpraca pojawi się dużo szybciej niż myśleliśmy. Generalnie leakerzy na początku mówi, że pojawi się ona w połowie albo na koniec sierpnia, no i teraz zmienili troszeczkę zdanie, że ta współpraca może wejść nawet w ciągu 2 tygodni do Fortnite'a, także można wejść niedługo i na pewno trzeba mieć to pod uwagę, bo zapowiada się niesamowicie i jak tylko coś, to oczywiście nagram Wam materiał i Was poinformuję. Kolejna sprawa, czyli nowy skin z LoL'a, kolejny skin z Arcane we współpracy trafi do Fortnite'a i teraz będzie widzieć go na ekranie. Generalnie ten skin prawdopodobnie będzie się dało też zdobyć za darmo, ale nie będzie to łatwe. Dlaczego? Dlatego, że nawiązując do poprzednich właśnie skinów LoL'a, na przykład Jinx czy na przykład Vi, te skiny miały darmowe kody i dało się faktycznie zdobyć je za darmo. Działo to w ten sposób, że popularni youtuberzy dostawali kody, które mogli rozdać widzom, było to najczęściej po kilka tysięcy kodów, no i generalnie faktycznie dało się go zdobyć za darmo, aczkolwiek nie było to proste. Tutaj też Wam od razu mówię, że jak coś, to Was poinformuję na odcinkach czy streamach, no i będziecie mogli sobie spróbować taki kod zdobyć. Ja pewnie takich kodów nie dostanę, czy w Polsce ktoś się dostanie, nie mam pojęcia, ale wiem, że dało się zdobyć na przykład za granicą je i Wy też mogliście na przykład właśnie zaktywować jakąś na Twitterze u takich twórców to wygrać. Kolejna sprawa, czyli event wakacyjny, bo to wszyscy pytacie, granic co z eventem wakacyjnym, czemu go jeszcze nie ma. Granic spokojnie, event wakacyjny na 100% będzie i tutaj jest case taki, że Fortnite potwierdził nam w oficjalnym artykule, że w tym tygodniu ten event trafi do gry. No i granic dlaczego nie ma? Dlatego, że prawdopodobnie Fortnite jeszcze po prostu nie chce go włączać, ale na 100% nad nim pracuje, dlatego, że podczas wczorajszego streama na tym kanale YouTube z Fortnite taki czekaliśmy na event i pewnie dzisiaj też będziemy czekać, bo event może pojawić się o 15 dzisiaj. Po prostu zaczęły znikać lokacje w grze. Nie dość, że pojawi się nowa lokacja, o której Wam zaraz powiem, to lokacja eventowa, która jest po prawej stronie mapy, czyli oczywiście nasz skatepark, jak i właśnie koncertowe miejsce, po prostu zniknęły z minimapy. Co prawda w grze nadal były, ale z minimapy zniknęły, co dowodzi tylko tym, że po prostu Fortnite się cały czas tym bawi, no i pewnie jakieś tam stara się nam atrakcje przygotować właśnie na ten event. Sam event prawdopodobnie wystartuje około godziny 15, w któryś dzień, czy będzie jakaś wtorek, czy nie środa, czwartek, czy inny dzień, tego dokładnie niestety nie wiadomo, no bo oczywiście pamiętajmy o tym, że Fortnite w każdym momencie może to włożyć do gry, no i to aktywować. Ja oczywiście przypominam, że codziennie rano mam live'ika, no i po prostu czekamy na te eventy, no bo tak jak mówię, 15 jest to najbardziej prawdopodobna godzina, ewentualnie jeszcze 16, jeśli później się nie pojawia to, no to raczej po prostu event będzie kolejnego dnia, a event też zapowiada się mega grubo, no i szykuje się ale to mega dużo darmowych przedmiotów, które będziemy mogli zdobyć. Ale jeśli jesteśmy już przy darmowych przedmiotach, to pamiętajmy, że właśnie aktywował się nowy event, który możemy sobie właśnie zrobić i każdy może go zrobić. O tym Wam dokładnie zaraz powiem, ale najpierw jeszcze powiedzmy sobie o szybko lokacji nowej, na której właśnie jestem. Co prawda na filmie jeszcze jej nie widzicie, dlatego że jest ona poniekąd zbugowana, bo w jednej grze ona się znajduje, a w drugiej już się nie znajduje. W skrócie, wczoraj generalnie Fortnite miał taki mini update, coś w stylu właśnie update'u zawartości, aczkolwiek jest on trochę zepsuty, dlatego że miał wprowadzić on nową lokację i faktycznie cicha cieśnina się zmieniła, mamy na niej drzewo. Tylko co ciekawe, nie jest to dostępne w każdej grze, tylko po prostu co drugą grę. Jak to możliwe? Po prostu Fortnite nie wgrał do końca chyba tej aktualizacji, coś popsuł i faktycznie takie rzeczy miały już miejsce, że po prostu coś się bugowało. No i generalnie w skrócie, po prostu musimy czekać na jakiś update, który być może właśnie przyniesie również nowy event wakacyjny. No i generalnie lokacja będzie wgrana już na stałe. W skrócie, mamy po prostu górną część cichej cieśniny zmienionej na taki sam motyw jak z drzewem, czyli po prostu jest tam drzewo. No i 4 lokacje, na przykład właśnie Królowy Kasztel, Forteca, Rzym czy Neo, po prostu nam się losują, no i w zależności sam wylosuje się,
taka lokacja znajduje się w grze. Jest to tyle ciekawe, no że oczywiście tych drzew mamy coraz więcej, no ale muszę przyznać, że też dziwne rzeczy dzieją się teraz w Fortnite, bo też na kadr ze świątyni zniknęło już drzewo i generalnie wygląda na to, że ostatnia aktualizacja była totalnie niedopracowana, bo błędów jest tyle, że aż po prostu głowa od tego boli. Ale również mamy darmowy pakiet, o którym dzisiejszy odcinek oczywiście jest. Każdy gracz może już zdobyć darmowego skina, jak i również resztę przedmiotów, takich jak na przykład kilo w plecach, czy na przykład emotki, czy graffiti. Jest to banalnie proste, no i generalnie całość polega na nowym evencie, który ma was zachęcić i waszych znajomych do gry. Generalnie jest tutaj do zdobycia skin Xander i jak już o tym wczoraj na odcinku mówiłem, ale obiecałem też, że przygotuję wam dokładniejszy materiał, bo wczoraj wjechał taki szybki 3-minutowy filmik, a tutaj powiem wam dokładnie w skrócie, żeby oderwać te skiny, może to zrobić każdy. Jedne co potrzebujesz, duo partnera, jakiegoś kolegi, z którym te zadania będziesz mógł wykonać. Musisz po prostu wejść sobie na stronę internetową, która jest w opisie. Jeśli masz z kim tego zrobić, możesz napisać swój nick właśnie na w komentarzach, albo wbić na mojego Discorda, bo wczoraj około już 100 osób dołączyło, żeby zrobić właśnie z kimś event, no i ludziom się to udaje. Następnie, jeśli wejdziesz na tą stronę internetową, po prostu musisz znaleźć swojego kolegę tam na liście i po prostu zaznaczyć go, że z nim będziesz robił ten event. Możesz wybrać do 5 znajomych i z 5 znajomymi maksymalnie ten event wykonać. Następnie, jeśli twój znajomy już jest podłączony, to on nie musi się rejestrować, tylko musi zrobić questy. Questy są banalnie proste, no bo pierwszy quest jest dodać znajomego, czyli z bomby masz to zrobione. Kolejny to jest jakiś tam przeżyć przeciwników, po prostu jakiś tam zrobić kille, winy, no i tak naprawdę to jest tyle. Jednakowoż jest ostatni quest najcięższy, gdzie musisz wbić plus 60 leveli, czyli jeśli masz 100 level, wbierz 160, jeśli masz 200, wbierz 260, no i granie na tym to polega, czyli musisz po prostu wbić 60 leveli i podobno nawet zalicza się to przed tym, niż po prostu zrobisz wszystkie questy, więc generalnie, jeśli wbijecie sobie maksymalny właśnie ten questik oczywiście ostatni, czyli te 60 leveli, to dostajecie ten cały pakiet już całkowicie za darmo, więc polecam wam to mega zrobić. No i generalnie zadania są o tyle spoko, że macie robić około pół roku. Granie do eventu można się rejestrować aż do stycznia, więc jest to aż niemożliwe, ale faktycznie taki ten event jest długi, a jeśli ktoś zarejestruje się nawet do tego stycznia, to jeszcze do lutego zadania macie robić, także event oficjalnie kończy się w lutym, czyli macie około pół roku na zdobycie tego wszystkiego. Ja osobiście zarejestrowałem, no ale jak mówię, jest to oficjalna strona Epic Games, jest tu 100% bezpieczne, no jednak skin jest fajny, do zdobycia i raczej nigdy chyba do Fortnite już nie trafi, także teraz macie go zdobyć jedynie za friko totalnie, z całym pakiecikiem. No i jest to ten sam event, co mieliśmy już kiedyś, Refera Friend, w którym naprawdę mega, ale to mega dużo osób brało udział. I tutaj też taki protip, że pamiętajcie o tym, że akurat w tym evencie również mogą brać nowe konta, co to znaczy, że jeśli masz znajomego, który nie gra na przykład Fortnite'a, po prostu możesz go namówić i poprosić, żeby z tobą pograł. Nie oszukujmy się, ale wbić ten 60 level to jest tak naprawdę kilka dni, no i po prostu wbijacie sobie ten level, gracie razem i dostajecie te skiny. Myślę, że fajny event, żeby zachęcić znajomego, no i namówić kogoś do gry. Pamiętajcie o tym, że jeśli chcecie szybko wbić level, to koniecznie róbcie zadania tygodniowe, grajcie kreatywnie, szczególnie polecam u mnie zonwory, które są co jedyne na streamie, bo na tych zonworach wbijamy od 2 do nawet 6 leveli, w zależności jak długo gramy, więc jeśli pograsz na tą godzinę z nami, to wbierz pewnie 5-6 leveli, więc w skrócie, licząc sobie matematycznie, tak naprawdę kilka dni i jesteś w stanie wbić ten 60 level totalnie bez wysiłku, także ja gorąco polecam. I jak już będę się kończył, mega dziękuję wam za uwagę, pamiętajcie, żeby wbić na Instagrama, TikToka, Twittera i wszystkie socjale i walnąć suba, łapeczkę w górę i wbijać na inne streamy na tym kanale YouTube. Trzymajcie się, do następnego, siema!